Przyszedł w końcu czas na dokończenie tej historii ze skopometrem Tooltop ET829. Zapraszam Was do obejrzenia, co kryje wnętrze tego urządzenia. Od spodu mamy dwa bezpieczniki ceramiczne, które są lutowane do płyty głównej. Jeden jest na 10 A, drugi na 500 mA na 250 V. Te cztery elementy to są zalutowane konektory. Tutaj wejście voltomierza wchodzi bezpośrednio przez termistor PTC na przekaźnik, który zmienia dziennik napięcia i dzięki temu zmienia zakresy voltomierza. Widać, że jest tutaj jakieś wycięcie na płytce. Tutaj również mamy wycięcia przy terminalach akumulatorów. Tutaj jest buzzer. Tu mamy jakąś optoizolację. Jakoś trzeba było oddzielić masę multimetru od masy oscyloskopu i generatora. Tutaj dalej mamy układy zasilające, widać duże kondensatory elektrolityczne oraz dławiki. Tutaj jest gniazdzona taśmę łączącą obie płyty. Tutaj są jakieś dwa układy, które były ręcznie lutowane. Widać ślady topnika na nich. Tego układu nie byłem w stanie rozszyfrować. Tutaj są prawdopodobnie układy zabezpieczające akumulatory. Stąd minusy tych akumulatorów są rozłączone. Tutaj mamy gniazdo JTAG do programowania układu PLD, który jest po drugiej stronie. Tutaj kolejny optoizolator. Pod tymi dwiema puszkami znajdują się obwody wejściowe poszczególnych kanałów oscyloskopu. Tutaj mamy blok generatora sygnałowego. Możemy tutaj zobaczyć dwa multiplexery. Tutaj mamy wzmacniacz operacyjny GS082. Nie ma tutaj przetwornika cyfrowo-analogowego, stąd też ten generator daje ustalone wcześniej amplitudy sygnału. Nie można ich płynnie zmieniać. Zobaczmy z drugiej strony. Tutaj już jest ciekawiej. Tutaj mamy gniazdo voltomierza oraz dziennik napięcia składający się z czterech rezystorów. Jest to zrobione po to, żeby podnieść maksymalne napięcie znamionowe. Tu mamy gniazdo amperomierza, tutaj miliamperomierza. Symbol układu multimetru jest tutaj niestety zamazany, ale jest to prawdopodobnie jeden z typowych układów realizujących multimetry o 6000 zliczeń. Tutaj mamy pamięć EEPROM służącą do zapisywania ustawień oraz danych kalibracyjnych dla multimetru. Danych tego układu nie byłem w stanie rozszyfrować. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, chętnie przeczytam w komentarzu. Generalnie blok tego multimetru jest bardzo prosty. I widać, że jest dość mocno oddzielony od reszty płyty. No i jedziemy dalej. Tutaj mamy główny układ PLD, jest to Lattice 1200 HC, ma 1280 elementów logicznych, całkiem mocny układ. On tutaj służy oczywiście do przetwarzania sygnałów oscyloskopu. Tutaj mamy układy logiczne. Natomiast tutaj mamy układ MTX2088, jest to dwukanałowy 8-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy o częstotliwości próbkowania 2 razy 100 megasampli na sekundę, czyli możemy potwierdzić, że oscyloskop podczas pracy dwukanałowej ma tylko 100 megasampli na jeden kanał. Czyli 200 megasampli jest to maksymalne próbkowanie w przypadku wykorzystania jednego kanału oscyloskopu. Tutaj mamy kolejny multiplexer. No i generalnie z tej strony to wszystko, nie ma tutaj więcej jakichś układów. Tak prezentuje się ta płytka od spodu. A tak z drugiej strony. Jakość montażu jest dobra, nie ma tutaj jakichś dolutowanych kabelków czy innych przeróbek poprodukcyjnych. Ciekawe są te wycięcia prostokątne na kondensatory elektrolityczne, które znajdują się na płycie pod spodem. Zobaczcie. Tu mamy drugą płytę z wyświetlaczem oraz przyciskami. Po odpięciu wyświetlacza mamy tutaj mikrokontroler HC32F460. Jest to prawdopodobnie chiński klon mikrokontrolera STM32F460 czy coś takiego. Jak możecie zobaczyć, ścieżki z niego prowadzą bezpośrednio do wyświetlacza, również do obsługi tych przycisków. Podejrzewam, że również może on być odpowiedzialny za połączenie z komputerem poprzez USB.
Tutaj mamy dodatkową pamięć flash, jest jakiś stabilizatorek do zasilania tego układu. Nawet widać, tutaj mamy napięcia 3,3 V. Tutaj są takie podpórki z pianki, żeby trzymać wyświetlacz w odpowiedniej pozycji. Zobaczcie, na płycie jest oznaczenie ET202D, czyli już wiemy, jak nazywa się pierwotne urządzenie. ET829 to jest tylko oznaczenie kolejnego sprzedawcy. Jest to typowa praktyka w przypadku chińskich tanich urządzeń i nie ma w tym nic złego. Zobaczmy z drugiej strony. Pod tą blachą nie ma nic, dokładnie to przejrzałem. Tutaj mamy układ SLM6600, jest to kontroler ładowania, gniazdo USB-C. Tutaj zagubiła się tylko taka jedna dioda, która została zalutowana na tranzystor Q5. Tutaj widać miejsce na jakiś moduł bezprzewodowy i na diodę LED, także jest to jakaś płyta rozwojowa. Tutaj również jest miejsce na podświetlanie przycisku Power i tak to się prezentuje. Wyświetlacz jest to zwykły LCD, tutaj na taśmie macie oznaczenie, gdyby kogoś interesowało. A tak wyglądają te matryce gumowe z przyciskami. Jak w takim trochę większym pilocie do telewizora. Tą krótką sekcją mogę uznać recenzję tego urządzenia za zakończoną. Nie mogłem tego zrobić wcześniej, bo po prostu nie wiedziałem, jak to otworzyć. Okazało się, że trzeba było rozlutować te dwa piny. Konstrukcja, jak mogliście zobaczyć, jest wykonana poprawnie. Chociaż przyszli użytkownicy tego urządzenia na pewno się zdziwią, gdy zobaczą lutowane bezpieczniki do płyty. No ale to będzie dla nich taka dodatkowa przyjemność. Kilka osób chciało zobaczyć inne przebiegi na tym oscyloskopie. To wam pokażę już w shorcie. Na ten moment to już wszystko. Dajcie kciuka w górę, jeżeli wam się podobało. Do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć. Stary, no rozkręcaj, coś rozkręcaj. Tam sprężyna taka się rozwijała i na szufelkę i na śmietnika.